Witam bardzo serdecznie, Kasia Krasucka, motywujący nauczyciel języków z tej strony. Pragnę zaprosić Ciebie do krótkiej lekcji języka duńskiego oraz podzielić się z Tobą inspiracją i intencją na ten tydzień. Jeżeli poszukujesz więcej inspiracji duńskiego, zawsze możesz ją znaleźć na stronie kasiakrasucka.com, a ja pozwól, że podzielę się z Tobą intencją na ten tydzień, która zapisana jest na tej karcie i nosi tytuł Da finnes en løsning på et hvert problem. Da finnes en løsning på et hvert problem. Jeżeli chcesz sobie przepisać to zdanie, to znajdziesz je m.in. na Instagramie kasiakrasucka.dk i również na stronie Facebook kasiakrasucka.dk. Przeanalizujmy to zdanie duńskie. Da finnes en løsning på et hvert problem. Takie krótkie, a ma w sobie dużo treści, mówi o tym, że na każdy problem jest rozwiązanie. Na każdy problem znajduje się rozwiązanie. Analizując to zdanie, jeżeli chodzi o samą gramatykę i język duński, to mamy dwa rzeczowniki. En lösning i et problem, czyli rozwiązanie i problem. Warto też zapamiętać, że kiedy mówimy o rozwiązanie na, wówczas połączymy wyraz en lösning på. To też nam pomaga w przyszłości w dobraniu wyrazów i w połączeniu ich w całość. W tym zdaniu jest również zastosowana strona bierna, stąd forma czasownika finnes, od czasownika et fine znajdować. No to teraz zagłębimy się troszeczkę w treść tego zdania, tej intencji. Da finnes en lösning på et hvert problem. Czy to jest prawda, że na każdy problem jest rozwiązanie? Myślę, że tak, ponieważ skoro jesteś tutaj dzisiaj, gdzie jesteś, to na pewno, tak jak każdy z nas w swoim życiu, miałeś już nie jeden problem, z którym musiałaś sobie poradzić. Jak każdy człowiek. Ale skoro jesteś tutaj, gdzie jesteś teraz, to znaczy, że już z niejednym problemem w życiu sobie poradziłeś i znalazłeś rozwiązanie. Bądź rozwiązanie znalazło się samo. Dlatego w tym zdaniu jest ogromna nadzieja. Za każdym razem, jeżeli jesteś w sytuacji i czujesz, że ta sytuacja jest bez wyjścia, jesteś przytłoczony ilością problemów i trosk, to pomyśl sobie, da finnes en lösning på et hvert problem. Bo jeżeli pojawił się problem, to znaczy, że musi być też rozwiązanie. To jest tak jak dzień i noc. Nie może być dnia bez nocy, nie może być nocy bez dnia. I tak samo jest z problemem i z rozwiązaniem. Więc niech to zdanie doda Tobie otuchy i nadziei, że nie jest tak tragicznie, ponieważ da finnes en lösning på et hvert problem. I czasami może być nam trudniej zauważyć to rozwiązanie. Czasami możemy być tak osłabieni, że nie widzimy nawet rozwiązania, które jest blisko nas. To, co ja stosuję, praktykuję w momentach, kiedy stoją przede mną różne wyzwania i problemy, to wyciszenie. I możesz sobie pomyśleć, jak to wyciszenie, Kasia? Jest problem, trzeba działać, trzeba robić. Bardzo dużo działania możemy znaleźć w wyciszeniu, ponieważ wyciszając się, znajdując jakiś bezpieczny kąt, w którym możemy usłyszeć siebie niejednokrotnie w tej ciszy, dochodzi do tego, że zaczynamy odczuwać wewnętrzną równowagę i zaczynając odczuwając tą wewnętrzną równowagę, pomysły same przychodzą nam do głowy, rozwiązania znajdują się łatwiej. Dlatego jeżeli jesteś teraz w sytuacji, gdzie czujesz, że problemy i troski Ciebie przerastają, to pomyśl o tym zdaniu. der findes en løsning på et hvert problem. I niech moc iduński będą z Tobą. To tyle na dziś. Ja trzymam mocno kciuki za Twoje postępy, bo wierzę w to, że każdy z nas może mówić po duńsku. A przy okazji pragnę zaprosić Ciebie do lekcji na żywo. Jeżeli jeszcze w takiej lekcji nie brałeś udziału, to zapraszam Ciebie, bo odbywa się ona już za kilka dni, w tę środę, 14 października o godzinie 20. Na żywo. Trzeba się tylko zarejestrować. Jest to zupełnie bezpłatne, także nic nie kosztuje. A będzie się działo. Poruszymy bardzo dużo ciekawych treści, jeżeli chodzi o język duński. Do tego otrzymasz również zeszyt ćwiczeń drogą mailową, także warto się zapisać jak najszybciej, żeby ten zeszyt do Ciebie dotarł na czas. Jutro ten zeszyt będzie wysłany i będziesz mógł się przygotować do tej lekcji. Nie musisz się nic stresować. Jest to lekcja zupełnie niezobowiązująca, nie kosztuje nic i nie będzie nic kosztować, także nie ma żadnych tam ukrytych haczyków, bo wiem, że niektórzy z Was pytają, czy to na pewno jest darmowe. Tak, jeszcze raz tak. Jedyne, co trzeba zrobić, to się zarejestrować tak, abym mogła później wysłać Tobie linka do tej klasy wirtualnej, abym mogła podzielić się z Tobą zeszytem ćwiczeń, a w przyszłości, jeżeli będziesz chciał zostać na liście osób zapisanych, otrzymywać będziesz również lekcje niespodzianki w postaci krótkich wideo. No to co? Życzę Tobie pięknego dnia. Oh, hein, rektigu, Oczach for day. Cieszę się, że jesteś i pamiętaj, na każdy problem jest rozwiązanie. Da findes en løsning på et hvert problem. Będzie dobrze, zobaczysz. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz. Precies. Hi.